Po dłuższej przerwie na tory wraca linia tramwajowa nr 6 łącząca Katowice z Bytomiem. To efekt zakończenia prac modernizacyjnych na torowisku w Chorzowie. Paweł Jędrusik. Od 7 września mieszkańcy Bytomia będą już mogli wsiąść w 6 i pojechać do Katowic. Na razie będzie to jednak trasa tymczasowa. Kursy będą odbywały się co 15 minut. Ta trasa tymczasowa będzie wiodła od przystanku Bytom Szkoła Medyczna do przystanku Katowice Sobieskiego. Później docelowo te tramwaje wrócą na swoją stałą trasę, czyli będą kursować od Bytomia do centrum przesiadkowego na Brynowie. Pierwszy kurs tramwaju zaplanowano na godzinę 4:27, a ostatni na 23:23. Pasażerowie muszą jednak pamiętać, że tramwaj nie będzie obsługiwał przystanku Chorzów Muzeum Hutnictwa. Linia będzie kończyć kurs na przystanku Katowice Sobieskiego. Nie pojedzie przez rondo do rynku, bo trwa tam jeszcze remont torowiska. To znacząco usprawni dojazd mieszkańców do Katowic, szczególnie, że w trakcie przebudowy jest teraz Chorzów i w trakcie przebudowy będą teraz Katowice, więc będzie to dodatkowe usprawnienie dla tych mieszkańców, którzy właśnie dojeżdżają do pracy. Jednocześnie w związku z uruchomieniem linii nr 6 zawieszone zostanie kursowanie tymczasowej linii nr 10, która obsługiwała tę samą trasę na odcinku Bytom-Chorzów.